Witajcie moi kochani, jak powiedział kiedyś Arystoteles, kup sobie szlafrok jeśli nie masz, bo wtedy twoje życie będzie lepsze. A potem jeszcze inny filozof, Krzysztof Żmuda, powiedział, że lepiej kupić sobie dwa szlafroki, bo kiedy jeden będzie w praniu, to będziesz mógł używać tego drugiego. I jeśli mi nie wierzycie, to kupcie sobie szlafroki i zobaczymy, czy wasze życie się nie zmieni o 180 stopni, na lepsze oczywiście. Bo teraz jeśli nie macie szlafroku, to pewnie powiecie sobie, dlaczego mi jest zimno, no właśnie do tego. A mi jest teraz cieplutko, ojojo, jak ja lubię, jak mi jest cieplutko. Plutko w zimę, Boże. Ja nie jestem typem człowieka, który pójdzie morsować, raczej nie. Raczej jestem typem, który sobie ubierze szlafroczek i wejdzie pod kołderkę, tak. To jest bardzo Sigma, Christian Bale, Batman type of behavior, no może i nie, ale... Ale jest mi cieplutko, tak. O czym to ja gadałem? A, dlaczego ja oglądamy dzisiaj? Oglądamy, jak uratować komuś życie i potem zrobić tak, żeby ten ktoś odebrał ci żonę. Zapraszam do oglądania. We Wrocławiu mieszka młoda para. Wiktor Bystroń i Barbara Lipska. Oboje bardzo się kochają. Jednak nie do końca dogadują się w kwestiach finansowych. Wiktor właśnie otworzył biznes i póki co niewiele zarabia, choć daje z siebie wszystko. Barbara marzy o wystawnym ślubie i podróży. Poznaliśmy się z Barbarą rok temu. Oświadczyłem się, a ona się zgodziła. Pod warunkiem, że ślub urządzimy z rozmachem, a w podróż poślubną pojedziemy gdzieś za granicę. Już mi się to nie podoba. No, bo jakby, jeśli ona stawiała takie warunki, że wiecie, musi ślub być wystawny, pewnie drogi i podróż poślubna też jakaś fancy, no to chyba nie o to chodzi w ślubie, nie? Chyba ślub się bierze wtedy, kiedy się kochają ludzie, a nie kiedy mogą dużo wydać kasy na wesele i na podróż poślubną. Od dzieciństwa to było moje marzenie. Tak podróżować po świecie, odwiedzać nowe miejsca, zobaczyć jak żyją ludzie w innych krajach. Ale wiedziałam, że najpierw muszę zdobyć stabilną pozycję i zarobić pieniądze. Dlatego zrezygnowałam ze stanowiska sekretarki i zaczęłam pomagać Wiktorowi w jego firmie. W gruncie rzeczy interes prowadziliśmy wspólnie. Aha, czyli wspólnie prowadziliście ten interes, a i tak się kłóciliście, tak? W sensie, no wiesz, jeśli mu się powiedzie w tym biznesie, to kto wie, może będziecie mogli sobie tam co miesiąc do jakichś ciepłych krajów latać, czy nie wiem, gdzie byś tam chciała latać. Do Rumunii może byś chciała latać, no będziesz mogła. I powiem wam widzowie, według mnie lepiej jest wziąć ślub z weselem za jakieś 5000 z kimś, kogo się kocha, niż z kimś, kogo na przykład się nie kocha i się chce wziąć za 100000. Wiecie, o co mi chodzi. Tego wieczoru Wiktor i Barbara wracają z zakupów. Nagle na parkingu zauważają, jak dwóch bandytów bije mężczyznę, próbując mu zabrać aktówkę. Po krótkiej walce Wiktor zostaje również pobity. Bandyci uciekają. Uratowany mężczyzna, Jan Lisowski, jest bardzo wdzięczny Wiktorowi. No to dawaj kasę, Janku. Co to masz w tej, jak to się mówi, aktówka? W tej aktówce masz tam kasę, to dawaj. Jak taki jesteś wdzięczny. I w ogóle wyszło tak, że ten gościu z aktówką został zdecydowanie mniej pobity niż ten Wiktor. Zaparkowałem pod centrum handlowym, żeby pobrać z banku znaczną kwotę pieniędzy. Gdy wracałem, napadli mnie jacyś faceci. Zaczęli wyrywać torbę. Matka i ojciec tak mnie wychowali. Zawsze nieść pomoc drugiemu. Dlatego długo się nie zastanawiałem i od razu pobiegłem na pomoc Janowi. Dobra, powiem w ten sposób. Widzicie, on jest wychowany na takiego, co od razu pomoże, tak? On bezinteresownie pomaga, nawet kiedy to mu się stanie krzywda. A pewnie jego kobieta, ona by nigdy czegoś takiego nie zrobiła. Bo ona została wychowana tak, że jej mąż to musi zapewnić dobre wesele i jakieś Malediwy. No przepraszam bardzo, ja bym wolał pojechać z ukochaną do Rumunii na podróż poślubną niż na Malediwy z jakimś takim, nie wiem, niefajnym babsztylem. Bo ja spekuluję już, że ona będzie niefajna. No nie wiem, może się okaże spoko. Niestety w trakcie szarpaniny Wiktor doznaje kontuzji ręki. Jan, wdzięczny za pomoc, postanawia odwieźć Wiktora i Barbarę na pogotowie. No jakby gdyby tego nie zrobił, to by było zwyczajne chamstwo, nie? No tak, o dziękuję, że mi pomogliście, ale nigdzie was nie podwiozę. Śpieszy mi się, żeby wydawać moją kwotę znaczną pieniędzy. Skoro wypłacił tą znaczną kwotę pieniędzy, no to niech mu trochę da, jak tak jest wdzięczny. Spokojnie, proszę się nie martwić. Boże, przepraszam, że ja nie wyszłam z wami do środka, ale no, na sam widok szpitala mam drgawki. Nic się nie stało, tak pani Barbaro. Tak się stresuję tą całą sytuacją. Wiktor jest dorosłym mężczyzną, ale ja tutaj poczekam z panią na wszelki wypadek. Nie no, naprawdę, nie musi pan. Barbara wzbudzała mój podziw. Była taka sympatyczna i jednocześnie troskliwa. Tak bardzo
martwiła się o swojego chłopaka? Myślę, że każda normalna dziewczyna by się martwiła w takiej sytuacji, kiedy jej chłopak jest w szpitalu. I serio, gościu, jakby tobie bardziej powinien Wiktor zaimponować, bo on cię uratował, a ona ci tak imponuje i już może zostajesz oczarowany, tak? Zresztą on został, bo tak tu było napisane. Czyli co, nie minęły nawet 4 minuty odcinka, to już będziesz podrywał kobietę, gościa, który ci uratował życie może? O, to jest jednak super człowiek, nie? Wiktor, jesteś... Ostrożnie. Wszystko dobrze? Tak. Z panem wszystko w porządku? Nic nie jest, proszę się nie martwić. Pan Jan poczekał tutaj na mnie, jak ciebie nie było. Słuchajcie, to ja was po prostu odwiozę może, co? Mam tutaj auto, naprawdę, po tym wszystkim. Ja w ogóle dziękuję panu, że pan mnie uratował. Mogło to naprawdę się skończyć gorzej. Drobiazg. No właśnie, drobiazg. Nim to się w ogóle nie ma co jarać. Wiktor to jest taki, no... Ojej, uratował go, no i co z tego? Ale jego kobitka, no tutaj to już proszę ja ciebie. Mega sympatyczna kobieta, tak się martwi o swojego chłopaka. No przepraszam bardzo, ale to jest chyba jedyna kobieta, która by się martwiła o chłopaka w szpitalu. Taka odwaga, naprawdę jestem pełen szacunku. Proszę, nie przesadzaj. Zapraszam, chodźmy. No dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszam, chodź. Bardzo proszę. Dawaj kasę, bogaty człowieku, tak jesteś wdzięczny, dawaj kasę. Mówiłam, żeby się tam nie pchał, ale on mnie nie słuchał. Nie wiedziałam, jak wrócimy do domu. Dobrze, że Jan zaoferował pomoc. Wow! I ona serio jakby jest wkurzona na tego Wiktora, że mu pomógł, ale już ten Janek, któremu pomógł, to jest super, bo zaoferował pomoc, czyli po prostu ich podwieźć. Nie, dobra, wiecie co? Moja spekulacja jednak była prawidłowa. Nienawidzę jej już. Kurczę, no nie wiem, gdybym był kobietą i mój mężczyzna za by coś wszystkiego zrobił, to raczej bym pomyślał, kurczę, jaki on jest odważny i mam teraz do niego taki szacunek, a coś takiego, no. Kurde, ty po prostu nienawidzę jej, no. Barbara nalega, żeby Jan został chwilę i wypił z nimi herbatę. Nie ma się co opierać, a na pewno nie Barbarze. Nawet nie zamierzałem. No i wiemy, że nie zamierzałeś się jej opierać. I prawdopodobnie ona jak poczuje pieniądz i może drogie wesele i Malediwy, to sama pewnie też przestanie się opierać. Znaczy póki co to jeszcze nie ma czemu się opierać, ale pewnie gdyby miała, to by się nie opierała. Proszę się rozgościć. Piękne mieszkanie, piękne. No wie pan, takie mieszkanie z duszą. Zaczęłam lubić Jana coraz bardziej i bardziej. Mam tutaj wiele wspomnień. Nie, no wiesz co, co ten Jan takiego zrobił, że już tak go lubisz? Podsumujmy. Po pierwsze, został uratowany przez twojego chłopaka. Po drugie, odwiózł twojego chłopaka do szpitala, co jest jakby normalne, bo ten go uratował. I po trzecie, próbował już cię tam trochę zagadywać. I teraz przyszedł do was na herbatę. Nie, naprawdę, no to jest idealny człowiek, no. Aż ja bym chciał mieć z nim dzieci, jak tak. Nie, po prostu nienawidzę jej. Jest to mieszkanie po babci Wiktora. Mieszkamy tutaj od niedawna. No wiemy, prosi się o remont, ale no cały czas nie ma na to pieniędzy. Wiktor obiecuje i obiecuje, ale wszystkie pieniądze wkłada w swój interes. Okej, dobra. Jeśli wasza kobieta tak o was mówi przy kimś, w sensie wiecie, nie wiem, no, ja rozumiem się na przykład kłócić tak ze swoją dziewczyną czy ze swoim chłopakiem, nie? Ale kiedy w momencie, wiecie, zapraszacie kogoś na przykład i mówicie, że jaki on to jest zły i jak mu się to nie udaje, no to kurde, chyba jesteście w tym razem, nie? A nie, że będziesz tak gadać o nim. Nie, dobra, wiesz co? Ona powinna odejść od tego Wiktora, bo Wiktor zasługuje na kogoś lepszego, a Janek pewnie zaraz powie, no kurczę, szkoda, no, ja mam pieniądze, nie? Nie chwalę się, ale ja mam, więc chodź do mnie, mała. A biznes? A czym się pan zajmuje? Właściwie to nie wiem, czy mogę to już nazywać biznesem. Importuję oliwę z oliwek. Nie, pan, młoda firma, dlatego wszystkie pieniądze zainwestowane, prawda, zarobione inwestuję dalej. Wiecznie nie ma na nic pieniędzy, tak? Ciągle firma. A ja bym w końcu chciała wziąć ślub i pojechać do Indii. O tak, kładź na nim bardziej tą rączkę. Powiedz co chcesz drogiego. Może on cię wysłucha, ten gościu w marynarce. Oj panie Janku, wie pan, mój chłopak to jest straszny, on nie ma pieniędzy. Ale pan, no to pan by mógł mnie do Indii zabrać, prawda? Żeby się nie udławiła tymi ciastkami przez przypadek. Pewnie niedobre przyniosłeś. Może pan jej to wytłumaczy, że jeśli kiedy firma jest na tak wczesnym stadium, to nie można wydawać pieniędzy na głupoty. No niby tak, ale ja mogę, bo jestem bogaty. Kapitału trzeba inwestować. Ale nie może być pan taki zasadniczy. Myślę, że istnieje jakaś szansa na to, żeby popchnąć firmę do przodu i przy tej okazji uszczęśliwić Barbarę. No widzisz? Tak, i ja, w sensie wyobraź sobie, że jestem Jankiem oczywiście. Tak, i nawet mam pomysł, niech pan pracuje, a ja ją uszczęśliwię. Bo ja jestem bogaty, nie? Wie pan co, mam sieć sklepów z produktami ekologicznymi i powiem szczerze, że mógłbym zamówić u pana 1000 litrów oliwy z oliwek, ale najwyższej jakości z certyfikatem. Akurat zastanawiałem się nad zmianą asortymentu,
I oto pojawiła się okazja i chciałem pomóc tym dzieciakom. Szczególnie Barbarze chciałeś pomóc, co? Ja bym mu nie ufał, ja bym mu nie ufał. Ja coś czuję, że tu będzie jakiś przekręt odstawiony. No to fantastycznie, elegancko. Tylko będę potrzebował od pana potwierdzenia, że weźmie pan całe 1000 litrów. Proszę się nie martwić, nie mogę co prawda zapłacić za datku. Otworzyłem nowy sklep w Krakowie, ale możemy spisać umowę, nie ma problemu. Myślę, że to nie będzie konieczne. Najlepsze interesy robi się między przyjaciółmi, prawda? Widzicie, jak ona tak przy nim tak go łapie i tak mówi to... I mówi coś głupiego zresztą, bo to nie jest żaden jego przyjaciel. To jest gościu, którego uratował przed chwilą, ten już próbował pewnie, znaczy no, tam zagadać do jego kobiety, jego kobieta też do niego. To nie jest żaden przyjaciel. I powinni podpisać umowę. Bo z typami, których się nie zna szczególnie, powinno się podpisywać umowę. Zresztą z każdym, no ale z kimś takim to szczególnie, nie? Jasne. Także... Pijmy herbatkę, bo z tego... Za interesy. Dokładnie. To było szczęście. Wtedy właśnie uwierzyłem, że istnieje coś takiego jak karma. Uratowałem Jana, a on od razu chciał mi pomóc, kupując oliwę, którą przecież obracałem. I to chodziło o najdroższą biooliwę. To było naprawdę opłacalne zlecenie. No, ty będziesz mógł obrócić trochę oliwy, on będzie mógł obrócić twoją kobietę. No i tak się skończy to wszystko. Zapiszcie to sobie w notatniku, że tak będzie. Nie widzę innej opcji tutaj, przecież to widać, że ona totalnie jakby... Nie wiem, ona nie jest zakochana w tym Wiktorze, tylko po prostu chce mieć fajne wesele i w Indiach. A powiedz mi, co jest takiego w Indiach, co nie ma w Dąbrowie Górniczej na przykład, prawda? Albo w Rumunii. Dwa dni później do Wiktora i Barbary przychodzi Jan. Chcę dowiedzieć się, czy Wiktor zamówił już towar. Jan oczywiście jako dżentelmen przynosi kwiaty dla Barbary. No cudowny dżentelmen, szczególnie, że są róże czerwone, które symbolizują przecież miłość, tak? No tak, no i tak, przecież każdy mężczyzna, który idzie ogarnąć biznes z jakimś typem, przynosi jego kobiecie bukiet pełen czerwonych róż. To jest normalne. To dla pani oczywiście. Naprawdę dla mnie? Jej, jakie piękne. Nie pamiętam, kiedy Wiktor ostatnio zrobił mi taką niespodziankę. Wiedziałem! Wiedziałem, że coś takiego powie, nie? Nie mogę po prostu powiedzieć, o, dziękuję, tylko o, nie wiem, kiedy ostatni raz Wiktor mi takie dał, o, ten Wiktor to w ogóle nie ma kasy, nie ma kwiatów, nic nie ma ten Wiktor. No to po co z nim jesteś, jak on jest taki straszny, ten Wiktor? Ja, kurde, tak mnie wkurzają takie rzeczy, widzowie. Was też, czy ja jestem po prostu obłąkany, że się tak denerwuję na paradokument? Piszcie w komentarzu. Ciągle oszczędza na wszystkim. Stawię do wazonu. A Wiktor jest takim gównem po prostu. Ale jak tam nasza oliwa? Wziąłem kredyt, przelałem, wszystko powinno być w przyszłym tygodniu. Super. Dziękuję bardzo za tę propozycję. Kiedy zapłaci pan za oliwę, będę mógł zrobić niespodziankę Barbarze. Wystawimy wesele. Myślę, że teraz Janowi się to nie spodoba, bo on by chciał Barbarę poderwać, wiadomo. I czy Wiktor wziął kredyt na to zamówienie, mimo to, że nie podpisał z nim umowy, no bo, nie wiem, bo jego kobieta uznała, że to jest przyjaciel. Oj, to się nie skończy dobrze, widzowie, to się nie skończy dobrze. Na pewno jestem pewien, że to odmieni pana życie. Przepraszam bardzo, ale muszę wyjść, bo umówiłam się z manikiurzystką. Odwiozę panią, mam dziś wolne. O, naprawdę? Byłoby bardzo miło z pana strony. Wiktor, czy to nie problem, żeby pan Jan mnie odwiózł? Oczywiście, skoro tak uważasz. Proszę bardzo. Pewnie, kochanie, to nie jest problem. W sensie, no, wiesz, zamówiłem 1000 litrów oliwy, więc nie mogę protestować. Musi ode mnie tak kupić, albo zbankrutuję. A tak serio, jakby... On tu przyjechał chyba ubić z nim deala, tak? I co? I teraz zawiezie ją do manikiurzystki? O, widzowie. Szkoda tego Wiktora, co? Szkoda go. No ale cóż, czasem się trzeba sparzyć, żeby się nauczyć, nie? Proszę. Okej, okay. No to pa. Do widzenia. Pa. Podobało mi się, że Jan widzi we mnie kobietę, że jest taki uprzejmy i szarmancki. No ja w tobie widzę żuka gnojarza, wiesz? Tyle, że żuk gnojarz na pewno w jakimś tam stopniu jest pożyteczny, nie? Nie wiem, w sensie toczy tą kulę, może to dobrze, że toczy. Ona do niczego nie jest przydatna. No chyba, że do bycia podrywaną przez biznesmenów, którzy są niefajni. W ogóle to jest ciekawy biznes, nie? Jakby sklep, w którym sprzedaje nabiał, mięso i miód. Wyobraźcie sobie, że ktoś jedzie akurat po te trzy rzeczy tylko do sklepu, nie? Patrzcie do lodówki i myślcie sobie, o kurczę, ale potrzebuję nabiał, mięso i miód. Jedziecie po to do jego sklepów. Kiedy Barbara i Jan idą do samochodu, Jan próbuje, niby to żartem, podpytać dziewczynę o jej związek z Wiktorem. No ale słuchaj, Wiktor chyba nie wyglądał na zadowolonego. A, nie przejmuj się nim, on zawsze taki był. Zawsze taki był niezadowolony? Zawsze ci się tak nie podobał? To dlaczego z nim jesteś, skoro od początku jakby nie był bogaty? Jak już jest taką blacharą, to sobie mogła znaleźć kogoś od razu, kto jest bogaty. No ale co taka piękna kobieta robi z takim nudziarzem? O! Z nudziarzem, który uratował ci życie, przypominam! Kocham go! Tu w pobliżu jest fajna restauracja. Może wpijemy kawę, później kolacja? Umówiłam się na teraz do manikiurzystki. Poza tym nie jestem dobrze ubrana do restauracji. Wyglądasz świetnie, naprawdę.
Nie daj się prosić. Gdzie ty byłaś? To chodzi północ. A wiesz co, przepraszam. Byłam na spacerze z Janem. Trochę nam się przedłużyło. Były takie piękne gwiazdy. Ale dlaczego nie odbierałaś telefonu? Sorry, ale od teraz odbieram telefony tylko od ludzi, których majątek wynosi ponad 1 000 000 złotych. Sorry. A poza tym ten Jan jest taki super, że po prostu z nikim innym mi się nie chciało rozmawiać. To nie jest w porządku z jego strony. No w końcu jesteś moją narzeczoną. A co, ty jesteś zazdrosny, tak? No nie bądź zazdrosny, no przecież chodziliśmy tylko po parku i rozmawialiśmy. I dlatego jesteś taka cała w skowronkach, tak? I o tym, że mówisz, że o takie piękne gwiazdy. Nie, no wiecie, bo generalnie, jeśli macie kobietę i chodzi sobie ta kobieta z jakimś typem, który jej dał kwiaty i potem oglądają razem gwiazdy i ona jest potem taka zadowolona, bo takie piękne gwiazdy były i tak super się gadało z tym typem, to nie macie o co być zazdrośni. Kurde, wiecie co, szczerze jak czytałem opis tego odcinka, to nie sądziłem, że to będzie aż tak denerwujące. Się wpakowałem w niezłe bagno, ale wy przejdziecie przez nie razem ze mną. W ogóle Jan to jest taki ekscytujący człowiek. On ma tyle do powiedzenia o egzotycznych podróżach. Wiesz, gdzie on nie był? No, to jest takie fascynujące. Wiesz, że nas na to jeszcze nie stać. Jezu, no nie stać. Cały czas tak powtarzasz. Życie jest tylko jedno. Ile ja mam na to czekać? Poczekaj jeszcze chwilę i sami będziemy sobie tak jeździć. No, daj mi jeszcze trochę czasu. Dobra. To było nie w porządku z jego strony. Jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że w porównaniu z nim wypadam blado jako facet. Nie uważam, że wypada blado jako facet. Uważam, że wypada jako zdecydowanie lepszy facet, ponieważ po pierwsze, nie próbuję poderwać narzeczonej typa, który go uratował. To po pierwsze. A po drugie, no jakby bezinteresownie od razu chciał tamtemu pomóc, więc to jest chyba dobry gość, nie? A Jan w nim tak naprawdę nie ma nic fajnego oprócz kasy. No ale to wystarczy dla Barbary, tak? No, nic innego się nie liczy w życiu, prawda? Ja się założę, że Barbara była szczęśliwa, nawet gdy była zamknięta gdzieś w jakiejś celi, bez w ogóle dostępu do świata zewnętrznego, ale z dużą ilością pieniędzy. I z Janem. Okazało się, że jest podróżnikiem. Był niemal wszędzie. Oczywiście, on był wszędzie. W Dąbrowie Górniczej był czy nie był? Ha, no pewnie nie był, frajer. Kurde, nie, wiecie co, tak mam dość tego Jana. Znaczy tej Barbary bardziej mam dość niż Jana chyba jeszcze. I ciekawe, czy ona jest tak głupia, znaczy na pewno jest głupia, jest mega głupia, że nie widzi tego, że on ją podrywa? To, czy tak po prostu chce nas też oszukać oprócz Wiktora? Bo kiedy jakiś facet mówi, że jak taka ładna kobieta może być z kimś tam, no to trzeba być chyba, nie wiem, nawet nie wiem, co może być tak głupiego. Mucha, żeby uznać, że nie chce ten ktoś podrywać cię? Nie, no nawet mucha, która jej kupę by to ogarnęła. Tadam! Co to jest? No jak to co? Oliwa dla Jana. A raczej nasze marzenia. Będziemy mieć teraz pieniądze na wszystko. Na ślub, na podróż poślubną. Na wszystkie twoje marzenia. Naprawdę? Naprawdę, Wiktor? Jezu, to teraz cię już kocham, skoro będziemy bogaci. Ale bardziej kocham Jana, bo on jest bardziej bogaty, więc jakby no. Wiecie, jej miłość działa na zasadach takich aukcyjnych, na zasadach rynkowych, można by powiedzieć. Kto da więcej, tego bardziej kocha. Jezu, koniecznie musisz zadzwonić do Jana, niech on też się cieszy, daj mu znać, no. Tak, wyślę mu to zdjęcie, czekaj. Tylko weź mu, dobrze sprzedaj tą oliwę jakoś, jasne, no. Wiesz, czekaj. O co chodzi. Czy dobrze widziałem na zdjęciu? Tak. Oliwa już przyjechała, wszystko jest na miejscu. Najwyższa jakość, wszystko bio, wszyscy twoi klienci będą naprawdę zadowoleni. I wysłałeś mu numer rejestracyjny, teraz on może to znaleźć i na przykład ukraść! Ale super, bo nie wiem, czy ktoś to strzeże, czy nie, w sensie tego. Może jeszcze powiedz o tym, że teraz będziesz mógł z Barbarą wziąć ślub. Janek na pewno uzna, że super, nie? A tak serio to nie, no mi się wydaje, że będzie chciał zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Tak, samochód stoi na parkingu pewnej firmy namiodowej. Stamtąd mam rzut beretem do ciebie, mogę być u ciebie o 10:00. Świetnie, przygotuj umowę, będę przygotowany z pieniędzmi, załatwimy. Jasne, jeszcze raz dzięki za ten deal. Udało się, jutro sprzedajemy oliwę. Super! Ja jestem przekonany, że to jest świetny deal, ale dla Janka. Dlaczego? Bo Janek teraz wie, gdzie to wszystko jest. Nie mają jeszcze żadnej umowy. On sobie może tam to podjechać, zabrać to. No i co? Wiktor zostanie z niczym. Bez oliwy, bez kobiety. Znaczy, bez kobiety to akurat dobrze, gdyby został. Bo ta kobieta jest okropna. No jakby Barbara usłyszała, że ktoś to, wiecie, że Janek... Nawet jakby wiedziała, że Janek to ukradł, to by i tak do niego poszło, no bo by mogli sobie polecieć do Indii. Co to jest? Oliwa. Jak to oliwa?
Ona jest przebita. Wow, czyli Janek prawdopodobnie, no bo przecież to on wiedział, gdzie to jest, bo Wiktor mu powiedział. Zamiast ukraść to, to przebił, żeby już tylko mu dopiec, sam z tego korzyści oprócz Barbary nie będzie miał. To jest już inny poziom zła. Bo myślę, że raczej ogólnie ludzie tak nie przychodzą. W sensie, no wiecie, szczególnie, że to tam tylko jedną noc stało i jeszcze była ochrona, więc nie wiem, to chyba słabo chroniła ta ochrona. Jakby no ludzie raczej nie chodzą tak na co dzień, nie przebijają randomowych beczek. Ta też jest była pusta. Taka ogromna plama oliwy, był duży deszcz i wszystko ściekło do studzienki. One wszystkie są puste! Czy ty to rozumiesz, one są puste? Szymon, ja jestem bankrutem. Słuchaj, pojedźmy od razu na komisariat, zgłośmy to. Dobra, sprawa się wyjaśni. Siadajmy od razu. No, na pewno się wyjaśni. Policja powie tak, o, czy mają państwo zdjęcie twarzy takie najlepiej bardzo wysokiej jakości tych ludzi, którzy to zrobili? Jeśli tak, no to załatwimy wszystko, jeśli nie, no to poczekamy miesiąc i będzie umorzona sprawa. Czy ma pan dokumenty poświadczające, że beczki z oliwą były pana własnością? Tak, właśnie tu mam umowę z dostawcą. Kurczę, w sumie takiej dużej dostawy to aż trochę głupio tak nie ubezpieczyć, nie? Ale może nie myślał o tym, no i w sumie nic dziwnego, no każdy mu się może zdarzyć, tak? Raczej szansa na to, że ktoś ci je poprzebija jest mała, no chyba, że powiesz Janowi o tym, gdzie one są. I w ogóle ten policjant to chyba grał już w wielu odcinkach, co? Więc jeśli to on jest policjantem w dzisiejszym odcinku, no to myślę, że jednak może coś ugrać. Postawiłem tam samochód, bo to firma, w której pracuje mój przyjaciel. Długo go prosiłem, chciałem, żeby został tylko tam na jedną noc, no jednak to drogi ładunek, a nie miałem go gdzie zostawić. No bardzo niedobrze pan zrobił. Mógłby się pan domagać jakiegoś odszkodowania od tej firmy, a tak, no to niestety niekoniecznie. Będziemy musieli porozmawiać jeszcze z tą firmą. No panu niestety nic nie są winni, ale mandat i tak dostaną. Proszę mnie zrozumieć, oszczędzam każdy grosz. Wziąłem kredyt na tę oliwę z nadzieją, że ktoś ją ode mnie kupi, a teraz zostałem bez pieniędzy i bez oliwy. Naprawdę mam nadzieję, że pod koniec odcinka jakby role się odwrócą, że to Jan będzie miał przesrane, a to on będzie bogaty i super i będzie miał lepszą kobietę niż tą Barbarę. Bo naprawdę, on teraz straci wszystko. Stracił kasę, jest w ogóle zadłużony. Barbara też od niego na pewno odejdzie. Także no bardzo niefortunnie. Chciałbym zobaczyć, jak Jan na przykład na koniec staje się bezdomny. To by mnie uszczęśliwił. Może znajdą się jacyś świadkowie. No niestety miejsce jest bardzo na uboczu. Zadzwonimy do pana, jak tylko uda nam się coś ustalić. Jan, dowiedziawszy się o stracie całej zamówionej oliwy, natychmiast zjawia się w domu Wiktora i Barbary. Chce ich pocieszyć. Dane w takim stanie? No od wczoraj, kiedy dowiedział się o tych beczkach. Ciekawe, czy ona chodzi tak pomalowana i w sukience zawsze po domu, nie? Czy może wiedziała, że Jan przyszedł i się wystroiła trochę? Ale spokojnie, Jan tutaj jest, żeby uratować sytuację. Zaraz powie, że no kurczę, szkoda Wiktor, nie? Szkoda naprawdę, że... Tak zrąbałeś, na szczęście ja jestem lepszy. Jeśli jest to jakaś kobieta, która potrzebuje silnego, bogatego mężczyzny, to zapraszam. Dzień dobry, Wiktor. Co się dzieje? Weź się w garść. No martwisz tylko Barbarę? Nie! A ja wybuchnę zaraz! Martwisz tylko Barbarę! Janie, ty śmieciu! On właśnie, jakby, no prawdopodobnie zadłużył się na sporą kwotę i jakby, no właśnie zrujnowało się jego życie, a ty jedyne co mówisz, to, że smuci tym Barbarę i najlepsze to, że Barbara pewnie uzna, że no faktycznie smuci mnie. Jakby mógłby tak nie płakać, no przecież każdemu się zdarza zrujnować sobie życie czasami. To nie znaczy, żeby mnie trzeba smucić od razu. Pierdziele, nie wiem, widzowie, czy was też to tak wkurza, bo ja nie wiem, ja myślę, że jestem trochę szaleńcem, ale może też wy też jesteście, to nie będę sam. Przepraszam was, ale nie mam nastroju teraz na rozmowy. Barbaro, zamówiłem stolik w restauracji, mieliśmy świętować odbiór towaru. Tak, tylko ja nie mogę, no Wiktor nie będzie chciał pójść. Nie biorę takiej możliwości, to ale... wszystko... Nie zgadzam się, musimy iść. Ale sami bez Wiktora? Ale dlaczego pani ma tutaj cierpieć razem? No trudno, stało się. Ja nie mogę tutaj siedzieć i patrzeć, jak on cierpi. No przecież on robił to wszystko dla mnie i chciał nam pomóc, zarobić pieniądze, nie udało się. No ja muszę teraz nam jakoś pomóc. Rozumiem. Znaleźć jakieś rozwiązanie. No nie mogę go tak samego zostawić. Pani Barbaro, ja nie mogę patrzeć, jak pani cierpi. Ja dam wam te pieniądze. Ale pod warunkiem, że pójdzie pani ze mną do restauracji i potem zrobimy sobie dziecko. Tak, jestem dobroduszny. I w sumie, co jeśli on to przebił, ale tak naprawdę jakoś jednak udało mu się ukraść tą oliwę. I wiecie, ta plama tam to była taka fake plama. No i teraz faktycznie może im dać tą kasę, no bo wiecie, skoro se ukradł, to może dać. Dostaniecie pieniądze na kredyt, na wesele. Oczywiście w formie pożyczki. Naprawdę? Pani odda, jak po prostu będziecie w stanie. Ha! W formie pożyczki, no tak, i wszystko jasne. Jestem taki dobroduszny, że może i fakt, może i zrujnowało się wasze życie, ale... Może jesteście zadłużeni, ale ja was uratuję pożyczką. No,
Dziękuję. O, dziękuję, przejrzemy się. Wiktor, Wiktor, słyszałeś? Słyszałeś? Pan Jan pożyczy nam pieniądze, spłacimy kredyt, będziemy mieć wesele. Rozumiesz to? Nie ma mowy, naprawdę, nie no. Zgadzam się. Co? Wolę nie mieć wesela, niż mieć długi. Ale... Jan, jesteś szlachetnym człowiekiem, ale... Ale przemyśl to. Nie da rady. W takim układzie nic tu po mnie. Trzymajcie się. Do widzenia. No i co ty najlepszego zrobiłeś? Człowiek chce nam pomóc, a ty co? Odrzucasz taką okazję? On nie chce wam pomóc, tylko chce cię poderwać, a poza tym, no, czy to naprawdę rozwiązuje problem, zastąpienie jednej pożyczki drugą? Barbara, czy ty masz zamiast mózgu, nie wiem, spinacz? Chociaż spinacz biurowy jest przydatny, jej mózg nie do końca. Chcesz pożyczyć pieniądze od człowieka, którego znasz ledwo miesiąc? Co? Czyż Jan jest porządnym, uczciwym człowiekiem, który chce nam tylko pomóc, odwdzięczyć się! Wiktor jak zawsze wszystko zepsuł. To by rozwiązało wszystkie nasze problemy w jednej chwili. Ja nie mogę po prostu wierzyć w to, jak ona jest głupia. Jakie wszystkie wasze problemy by rozwiązała? Dobra, jesteście teraz pewnie na minusie. Wasz majątek jest ujemny. Jesteście zadłużeni. I czy ona naprawdę myśli, że wszystkie ich problemy rozwiąże to, że zastąpią jeden kredyt drugim kredytem? No ja po prostu... To zaraz mi łeb eksploduje. Po kłótni z Barbarą, Wiktor postanowił trochę ochłonąć na świeżym powietrzu. Z oddali widzi Amelię ćwiczącą na drążku i na jego twarzy pojawia się uśmiech. Co tak wisisz? Przestraszyłeś mnie. Chciałam nauczyć się podciągać. No to łap się, pomogę ci. Widzicie, jak on kręci głową, Janek myśli sobie, kurczę, jak on może tak robić? Wiecie co, co za cham? Pomógł jej się podciągnąć w momencie, kiedy ja go tylko śledzę i podrywam mu narzeczoną. Ale on jest zły, ten Wiktor. Barbara pewnie też uzna, że wiecie, jakby to, że Jan go śledzi, to nie jest podejrzane, ale to, że Jan to, że Wiktor pomógł jej się podciągnąć, to jest straszne. A ty co tutaj sam jesteś, gdzie Barbara? Posprzeczaliśmy się, no a potem... Ktoś to Oliwę rozlał. Słyszałam od Szymona. No dobra, ona chyba też go podrywa, no ale wiecie. To nie zmienia faktu, że nienawidzę Jana i Barbary. Bo oni są najgorsi na świecie. I to, co robi ona teraz, jest 1000 razy mniej złe niż to, co robił Jan i Barbara. Więc w sensie, no wiecie. Tu ona tam go łapie za sznurówki, ale tamci, no wiecie, to... O, były takie piękne gwiazdy i w ogóle... W ogóle to, jak ona mówiła do tego Jana, że Wiktor jest taki niefajny, że ten Jan jest taki super. I jak teraz Barbara uzna, że to, co robi Wiktor, to jest zdrada, a to, co robiła ona, to jest git, to ja powiem tak. Odpalę silnik, nie powiem skąd, i wylecę na orbitę, po prostu będę orbitował dookoła Ziemi. Bo nie chcę żyć na tej samej planecie, co Barbara i Jan. Ale wiesz, Barbarę można zrozumieć. W końcu trudno jest zrezygnować z marzeń, gdy się było tak blisko celu. Czyli co, powinienem do niej iść i się z nią pogodzić. Oj, mała, tylko ty mnie rozumiesz. Wiecie, co ja bym bardzo chciał zobaczyć? Chciałbym pod koniec zobaczyć, jak Wiktor faktycznie jest w szczęśliwym związku z tą kobietą, nie wiem, jak ona się nazywa. A Jan się okaże na przykład bankrutem i Barbara już będzie z tym Janem i potem będzie chciała wrócić do Wiktora, a Wiktor już wtedy będzie bogaty i powie, no, sorry Basia. I se basiuj tam z Jankiem. Był czy taki super. Aby wyjść na prostą, Wiktor zamierza dorabiać, transportując ładunki swoim samochodem dostawczym. O, boli cię dalej? No tak, nadźwigałem się dzisiaj pudeł. No ale jak inaczej mam to zrobić? No, inaczej nie spłacimy długów. Część pieniędzy będziemy przeznaczać na kredyt, część będę inwestował, a z reszty odłożymy i w 1,5 roku wszystko się uda zebrać. Co? 1,5 roku? No, może mniej. Wiesz, kiedy planujesz z kimś spędzić całe życie, to 1,5 roku to nie jest tak dużo. Ale kiedy jesteś Barbarą, no to 1,5 roku jest jak 1,5 dnia, nie? To jest za długo, ona już pójdzie do Jana teraz. Czekaj, to jest naprawdę dobry plan. Co to jest? Co to ma być? Obciskujesz się z Amelią za moimi plecami? No ale... Człowieku! Daj spokój, no ona jest dla mnie jak siostra. Ty, ale ty się nie musisz głupio tłumaczyć, no przecież nie widzę, co tutaj jest. A ty co, jak mi się odwdzięczasz w ogóle? Piekło mężczyzn, kochani, piekło mężczyzn. Patrzcie, ona się tam obciskuje z tym Janem, zresztą Jan... Ona nie widzi w tym nic dziwnego, że Jan jej wysyła takie zdjęcie. Jakby no, czemu on tam akurat był? No wiadomo, że go śledzi, ale w sensie no, ona pewnie się nawet nad tym nie zastanawia. No i wiecie, on się przytula z Amelią, w sensie Wiktor, ona się przytula z Janem, dobrze, ale... I co, i teraz Wiktor nie może powiedzieć, o weź ty głupia, ty jesteś zazdrosna, no co ty? Brak mi słów na Barbarę i Jana. Spokój się, przecież to nie tak jak myślisz, daj spokój, no. Weź w ogóle, ona jest dla mnie jak siostra, no. Gadać nawet. To dobrze, to idź sobie, no. Ale poczekaj, porozmawiajmy, no. Super, nie. Super, odchodź! Za człowieku, daj mi święty spokój. No ale... Przecież nie ma do mamy mieszkać. Super!
Ale pogadajmy, Barbara. Po resztę swoich rzeczy wrócę później. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że ona odchodzi, nie? To szybko Wiktor powinien tą Amelię sobie tu wziąć i będzie fajnie. No i wiecie, jakby ona wcześniej się przytulała tak z Janem i co? I Wiktor jakoś nagle nie uznał, że się wyprowadza. Następnego dnia Wiktor odwiedza matkę Barbary, Marię Lipską. Ma nadzieję, że zastanie tam swoją partnerkę i porozmawia z nią. Chciałem się zobaczyć z Barbarą, gdzie ona jest? Nie masz z nią o czym rozmawiać. No dobrze mówi, nie ma o czym. I widzicie, co miłość robi z człowiekiem. My patrzymy jakby na to z zewnątrz i od razu widzimy, że Barbara jest, no że tak lekko powiem, niefajną osobą. Ale taki Wiktor zakochany, on tego nie widzi. My po prostu widzimy tutaj, wyobraźcie sobie, że to jest Jan i Barbara. I po... dobra, to było słabsze niż myślałem. Kamehameha to akurat złe anime. No ale w każdym razie my to widzimy, on tego nie widzi, a mam nadzieję, że przejrzy na oczy. Gdzie są rzeczy? Nie przyniosłem, chciałem najpierw się z nią zobaczyć. Gdzie ją znajdę? Ona nie chce cię widzieć. Pani Mario, no przecież to się tak nie może skończyć. Powiedziała, że mnie kocha. Jesteś fajnym facetem, ale Barbara potrzebuje innego mężczyzny. Jakiego? Bogatego. O to chodzi, po prostu potrzebuje bogatego mężczyzny, bo nic innego się dla niej nie liczy. Co ty jej możesz podarować? Stare mieszkanie na obrzeżach miasta. Monotonie życia, od pierwszego do pierwszego ledwo wam wystarczy. I teraz jeszcze te długi. A no tak, bo przecież w miłości chodzi o to, że jedna osoba coś daje drugiej, nie? W sensie, w ogóle ta druga to nie musi nic dawać, ale ta pierwsza musi jej coś zaoferować, nie? Najlepiej coś takiego materialnego. Bo nie chodzi oczywiście o miłość czy coś, tylko o kasę. No a poza tym, kurczę, no może jakby mi się już udało z tym biznesem, to faktycznie, nie? Mogliby sobie pozwolić na różne fajne rzeczy. A według mnie dobrze się stało. Olej Barbary, leć do Amelii, no człowiek. Wiktor, co ty tu robisz? Dzień dobry, mamo, nie zaczynaj. Musimy porozmawiać. Czego mam nie zaczynać? Przecież widzę, że jeden dzień temu się rozstaliśmy, a ty już z nim? Nie, nie będę z tobą rozmawiać, to nie ma święty spokój. Chodź się. Ale Barbara, no porozmawiaj się. Mnie. Spokój się. Ale nie może się to tak skończyć. Wiktor, pozwól mi odejść, rozumiesz? Ona nie chce cię widzieć, rozumiesz? Daj sobie spokój. Boże. Już się uspokoiłeś? To już przychodzi jakiekolwiek pojęcie, nie? Dzień po tym już poszła do tego fagasa. I dlaczego? Bo Wiktor się przytulił ze swoją koleżanką. To co ona robiła wcześniej, to był git. Ale on się przytulił, koniec. Proszę, Wiktor. Stań się teraz Zeusem i ześlij pioruny na nich. Nie dość, że obściskiwał się z Amelią, próbował temu zaprzeczyć i jeszcze przyszedł do mnie coś wyjaśniać? Całe osiedle to słyszało. Dobrze, że Jan go powstrzymał. No dobrze, ten Jan jest taki super męski. Szkoda, że to Wiktor właśnie go uratował, jak był bity. I no w sumie racja, ona nic nie wyjaśniała, kiedy gdzieś znikała na cały dzień z Janem. Nie musiała, bo Wiktor po prostu znał, że no dobra, no. Ale on chciał coś wyjaśniać, ale nie mógł, bo już koniec związku, nie? Ja się czuję jak w jakimś cyrku, w sensie wiecie, kto para dokumenty ogląda, ten się w cyrku nie śmieje. Musisz to zrozumieć, Wiktor. Są na świecie ludzie, którzy są drapieżnikami. Jak ja i Barbara. Ty jesteś jak zwierzę roślinożerne. Jesteś miły, poczciwy. Nie możecie być razem. Drapieżnikami, gościu! To on cię uratował właśnie! Ty jesteś żółwiem co najwyżej! I uratował cię, nie wiem, słoń, nie wiem, papiercie. Jan i Barbara tak do siebie pasują. Tak dwójki odklejonych ludzi to jeszcze nie widziałem. To ten śledczy! Co? To odbieraj szybko! Może ma coś ważnego. Tak? Telefon śledczego podniósł mnie na duchu. Miałem nadzieję, że dzwoni z dobrą wiadomością. Józef Matysiak, Marian Gwasz, Henryk Rojewski. Czy te nazwiska coś panu mówią? Nie, ale czy to oni przebili beczki i spuścili Oliwę? No na to wygląda. Jedna z kamer monitoringu uchwyciła samochód, który należy do pana Henryka Rojewskiego. W czasie przesłuchania przyznał się do winy i wsypał swoich wspólników. Zwracam honor panu policjantowi, no i w sumie ten policjant to wiedziałem, że on jednak jest git, nie? Wybaczcie to, po prostu przez to, że się interesuję polityką, mam takie zaufanie do policji, jakie mam. No i przez to, że jestem łysy też, no wiadomo, no. Nie czuję się bezpiecznie przy policji albo przy babciach. Serio, czasami babcie na mnie patrzą przez to, że jestem łysy tak jakoś tak spod byka. A ja sobie myślę, o jaka kocha na babuszka, ojej. No cóż, no wygląda na to, że ktoś im to zlecił. Mieliśmy tych panów na oku, od jakiegoś czasu działają na naszym terenie, ale do tej pory to były drobne przestępstwa. No w tej chwili są to poważne szkody materialne. No pytanie tylko, kto im za to zapłacił. Proszę sobie przypomnieć, czy jest ktoś, kto mógłby chcieć panu zaszkodzić? Może ma pan jakichś swoich wrogów, konkurencję? Może ktoś panu po prostu zazdrości? Nie. Nikt mi nie przychodzi do głowy. Przepraszam, mogę już iść? Gościu, to jest oczywiste, że masz w głowie jedno imię. Jan. Jan. To jest oczywiste, że to on im to zlecił. No jakby tylko on wiedział, gdzie w ogóle jest ta Oliwa. I czemu tego nie chcę powiedzieć policji? Przecież wtedy Jan miałby przesrane, a tak to powie, może jeszcze ostrzec Jana, że poszedł z tym na policję i Jan ucieknie gdzieś. Ręce z głów opadają. Wymyśliłem przysłowie. Tylko proszę, na litość boską, bez żadnych głupstw, dobrze?
Chciałem spojrzeć temu człowiekowi prosto w oczy. Pro tip, jakbyście skończyli w sądzie, to też mógłbyś mu spojrzeć prosto w oczy. Tylko że wtedy on miałby przesrane, a teraz to se ucieknie do Meksyku i trudno. I tam będzie sobie tam oliwę sprzedawał i nabiał i mięso. Wszystko już wiem. To ty wynająłeś ludzi, żeby poprzekuwali moje beczki. Tak od razu gramy w otwarte karty? Nie mam nic do ukrycia. To nie ja udawałem, że jestem czyimś przyjacielem, żeby mu narobić coś w życiu. Mój kochany przyjaciel, po co miałbym kogoś wynajmować? Uszkadzać beczki? Po co miałby tracić czas na kogoś takiego jak ty? Żeby odbić mu narzeczoną. I pamiętacie, jak Barbara mówiła, że on jest taki szarmancki, że on jest taki gentleman? Tak się zachowują dżentelmeni, to nie wydaje mi się. Przyznaj, że nie możesz się pogodzić z tym, że Barbara do mnie odeszła. Wszystko jej powiem. Co jej powiesz? Zabawny jesteś. Powiem, że zrobiłeś zdjęcia mnie i Amelii i do niej wysłałeś. A uważasz, że to normalne? Jesteś w związku z Barbarą i obciskujesz, całujesz inną kobietę? Pomijając fakt, że z nikim się nie całował, to jakby... Wiesz, co jest bardziej nienormalne niż przytulanie się z koleżanką? Śledzenie kogoś i nagrywanie go po to, żeby odbić mu narzeczoną. To jest bardziej nie w porządku zdecydowanie. Jest, jak cię zaraz walnę. No dawaj, uderz mnie! Miękka fajo. Zanim cokolwiek piśniesz Barbarze, pamiętaj, że wszystko nagrałem, wszystko, co mnie mówiłeś. I założę ci sprawę. I ciekawe, komu uwierzą. Mnie, szanowanemu biznesmenowi, czy tobie? Smarka temu frajerowi. Ja myślę, że jednak temu smarka temu frajerowi, bo znajdą na ciebie dowody z policją, jeśli powie to policja, jeśli nie, no to nie wiem, jest debilem. I ciekawe, czy nagrał też to, jak mu grozi, nie? I swoją drogą, to jest dobry pomysł, że on to nagrywał. No, w sensie, Wiktor też powinien to robić i od razu by nagrał groźbę. Pan Jan Lisowski oskarża pana o szantaż i grożenie śmiercią. Ja nikogo nie szantażowałem. Już nawet jakby jakąś groźbę, nie? O to, że mu walnie zaraz, to jeszcze by było zrozumiałe. Ale grożenie śmiercią, naprawdę? I szczerze, Wiktor jest debilem, bo nie już, że nie nagrywał tej rozmowy, to jeszcze poszedł do niego zamiast od razu policji to powiedzieć, że podejrzewa go. No trochę debil, nie? No pan Lisowski zeznał, że groził mu pan i oczerniał na oczach jego przyszłej żony, pani Lipskiej. Dostarczył nawet nagranie rozmowy. No nie mogłem nie przyjąć tego materiału, ale wierzę panu. Wierzy mi pan? Dlaczego? No tak, to proste. Złapani przez nas Matysiak, Gwarz i Rojewski, kiedy zorientowali się, co im grozi za uszkodzenie mienia o znacznej wartości, zeznali, że zostali wynajęci przez pana Lisowskiego. Aha! I co teraz, panie Jasiu? Już nie jest tak kolorowo, co? Pan Bystroń postąpił słusznie, przychodząc do mnie. Dobrze, że nie zważał na zastraszania ze strony pana Lisowskiego. Otworzyłem nową sprawę przeciwko panu Lisowskiemu. Cieszyłem się, że śledczy jest po mojej stronie, bo bałem się, że Jan ze swoimi pieniędzmi i koneksjami będzie w stanie pozyskać go dla siebie. A mnie jeszcze bardziej niż ciebie to cieszy, nie? Ale wiedziałem, że jak ten policjant się pojawia, to on rozwiąże jakąś sprawę. Bo często w paradokumentach są policjanci, którzy nic nie robią, są bezużyteczni, ale ten policjant, to jak on się pojawia, to faktycznie, nie? On jest jak ojciec Mateusz, taki jest super detektyw z niego. Wyrokiem sądu Jan musi zrekompensować Wiktorowi pełny koszt wylanej oliwy, a także zapłacić odszkodowanie za szkody moralne. On naprawdę złożył pozew przeciwko tobie? Tak, że niby go szantażowałem, ale ja złożyłem kontrpozew o zniszczenie mienia za straty moralne, tak jak mi doradził śledczy. Ale Jan wycofał to oskarżenie? Tak, a ja wycofałem swój pozew. Ty idioto, wycofałeś swój pozew? Czyli co, teraz zostaniesz z tym kredytem? Zamiast jakby odzyskać tą kasę, co ci się należy? Dobra, wiecie co, ja już nikogo nie lubię oprócz tego policjanta w tym odcinku. Naprawdę, Wiktor, debil, no co on robi właśnie? Barbara? Wiadomo, Barbara, nie? Janek? No też wiadomo. Biedny Wiktor teraz! Jezu, biedny Wiktor. Ja ci nie wierzyłam. Ale teraz mi już wierzysz. Tak, oczywiście. Kiedy Barbara mnie przytuliła, byłem zdezorientowany. Nie wierzyłem w swoje szczęście. Wygrałem w sądzie, Jan wycofał oskarżenia, a Barbara mi wybaczyła. Myślałem, że w końcu wszystko będzie dobrze. Człowieku, ona ci wybaczyła? Co ona ci miała wybaczyć? To ty co najwyżej mogłeś jej wybaczyć. Ja pierdzielę, nie? To jest tak, wiecie, to jest tak, jakby ktoś was zdradził i... Nie wiem, jesteście kobietą, zdradza was mężczyzna, potem ten mężczyzna przychodzi i mówi: kurczę, żono, zdradziłem cię. Jakby to jest twoja wina, więc teraz mnie przepraszaj. Nie wiem, to jest absurd, kurde. Barbara wróciła do mieszkania. Pół miesiąca po wyroku Wiktor otrzymał od Jana Lisowskiego pieniądze za wylaną oliwę i szkody moralne. Cieszę się, że to wszystko się już skończyło. Nie wiem, co ona się zrobiła taka milutka, znaczy, no, nie wiem, ale czyli w końcu jednak dostał odszkodowanie, tak? Dobra, to może źle zrozumiałem wcześniej, nie wiem. Mam dla ciebie nowinę. Zarezerwowałam nam hotel na Malediwach. Na Malediwach. Tak, cieszysz się? No ale poczekaj, przecież... Pieniądze, które miały być z wyroku, miały iść na spłatę kredytu, który zaciągnąłem na oliwę. Oczywiście będą jeszcze pieniądze za straty moralne, ale zostanie z tego połowa. Ale to nie wystarczy, no! No ale przecież, no, może nie wystarczy na wszystko, ale... Widzicie?
tak jak myślałem, Barbarze chodzi tylko o pieniądze. Kurde, no i ona naprawdę woli, żeby Wiktor został z dużym kredytem, zamiast go spłacić tylko po to, żeby pojechać na Malediwy, polecieć. No, kurde, no nie wiem. Jeśli Wiktor teraz się z nią nie rozstanie od razu w tym momencie, to jest takim kretynem. Może jeśli nie Malediwy, to Grecja? Może jeszcze w ciężarówce na pace, co? Ale poczekaj, no czemu od razu na pace? No zarobię te pieniądze, będę tylko potrzebował paru miesięcy, nie wiem, może roku. To jest dobry pomysł, no. Tylko potem, jak już zarobisz te pieniądze, to wykorzystaj je na podróż poślubną z Amelią, a nie z Barbarą. Z Barbarą to bym się nawet, nie wiem, do Radomia nie przejechał, albo do Zawiercia mi się nie przejechał z nią. I czemu ona uznała, że Grecja to jest jakaś wiocha? Kurczę, no wakacje w Grecji są drogie. Parę miesięcy, rok. Ja nie chcę czekać, ja chcę żyć, rozumiesz? No to żyj sobie z kimś innym. Następnego dnia Wiktor odwiedza swoich przyjaciół, Szymona i Amelię. Postanowił pożyczyć od nich pieniądze. Wiktorku, może ja będę w stanie ci pomóc, bo wiesz, kiedyś dostaliśmy spadek po naszej babci z Szymonem po połowie. Czajcie, że ta Amelia chce dać kasę ze spadku po babci Wiktorowi po to, żeby on coś tam sobie, nie wiem, poleciał na wakacje z Barbarą i Barbara go osądzała o to, że on z tą Amelią coś ten, że się całownie. To jest tak absurdalne, że to przychodzi jakiekolwiek pędzie. No ja już swoją połowę wydałem na samochód. A ja swoją połowę trzymałam na koncie oszczędnościowym, więc mogłabym jutro wypłacić i jakoś wam pomóc z Barbarą. Ty... co z nią? Daj spokój. Ona jest w tobie zakochana. Praktycznie od dzieciństwa. Serio? Nic nie widziałem. Dlaczego mi nie powiedziałeś? To jest debil, Wiktor jest idiotą, nie, naprawdę. Każdy normalny by to zobaczył, tak? I zobacz, jak to jest kochana osoba, ona chce ci mimo wszystko pomóc, mimo to, że to by poszło na wakacje z tą kretynką, z Barbarą. Ona zakazała mi cokolwiek mówić. Pewnie przez to, że byłem z Barbarą. No stary, wreszcie. Ja teraz rozumiem. Ja nie potrzebuję żadnych pieniędzy ani żadnego ślubu. Wreszcie słowa prawdziwego mężczyzny, nie chłopczyka. To było dla mnie jak grom z jasnego nieba. Naprawdę byłem taki ślepy? No tak, byłeś taki ślepy. Mimo to, że masz jakieś tam okulary, no to może jednak jeszcze się przejść do okulisty i się upewnić, że, nie wiem, wada ci się nie pogorszyła. No bo ona tego nie ukrywała, no ona tak z nim gadała. Za sznuróweczki go ciągnęła i ojejku, wiesz, ty. Wiktor, no co ty gadasz? Tak się nie zachowuje ktoś, kto się nie interesuje kimś, tak wiecie, w sensie tak uczuciowo. Nagle zauważa całujących się na ulicy Barbarę i Jana. Jezu, co ty tutaj robisz? No znowu zaczynasz, na litość boską. Nie. Ale co zaczyna? Co zaczyna? Przecież po prostu wy się tu liczycie, a on wychodził stamtąd, no. To Janek go śledził i to on jest dziwny, a nie, że Wiktor was śledzi. Nawet się cieszę, że was spotkałem. Dzięki całej tej sytuacji nie zmarnowałem sobie życia i znalazłem prawdziwą miłość. Także naprawdę życzę wam szczęścia. Słyszałeś w ogóle, co on powiedział? Na początku ścisnęło mi serce, kiedy ich zobaczyłem. Ale zaraz potem powinno się rozcisnąć i rozluźnić już na zawsze, no bo naprawdę to dobrze, że już z nią nie będziesz. I oni są tacy w szoku. Ty znalazłeś prawdziwą miłość? Ja znalazłam Janka. Przecież oni nawet nie wiedzą, co to jest prawdziwa miłość. Ona jest z nim dla pieniędzy, a on jest z nią, nie wiem, żeby sobie wyleczyć jakiś kompleks pewnie, nie powiem czego. 2 miesiące później Wiktor, Amelia i Szymon zebrali wszystkie swoje pieniądze i założyli nowy biznes. Wygląda na to, że trafili w dziesiątkę. Mają już pierwsze sukcesy. Amelio, dziś jest dzień twojego ślubu. No i a ty mówisz o biznesie. No i co, że ślub? A zamówienia? Klienci? Nie możemy przecież spokój. Tak tego zostawić. Rozumiemy, że są klienci, Amelia. Ale dzisiaj musisz mnie poślubić. A potem zabiorę cię daleko, daleko stąd. Na wycieczkę. Do Rumunii. Albo lepiej, do Wałbrzycha. Szymon sobie poradzi, a my wsiądziemy w samochód i pojedziemy przez Berlin, Kolonię, Bordeaux, Paryż, aż do Lizbony. No i widzicie, można. Moc miłości sprawiła, że teraz osiągnęli sukces w biznesie. O, pamiętajcie, z właściwą kobietą można góry przenosić, a z Barbarą to można, nie wiem, parówki ugotować? Nie wiem. Ona by pewnie parówki spaliła, gdyby je gotowała w wodzie, nie? Jestem naprawdę niesamowicie szczęśliwy. Pobraliśmy się z Amelią. Okazało się, że kiedy ja uganiałem się za Barbarą, cały czas próbując jej coś udowodnić, moja prawdziwa miłość, Amelia, była tuż obok. No i fantastycznie, czyli wiecie co, jednak prawie mi się wszystko podoba. Bo kurczę, chciałbym jeszcze zobaczyć, jak wiecie, się okazuje, że Janek, nie wiem, wszystko traci, Barbara wszystko traci, są menelami i tam. No to by mi się podobało, generalnie gdyby oni też osiągnęli porażkę, że tak powiem. No i ja muszę lecieć robić projekt, bo mam teraz zaliczenia i w ogóle muszę taki projekt zrobić na zaliczenie. Studia, nie? Jestem studentem, tak? Może nie wyglądam, ale jestem. Także Eluwina, bo tam ludzie już robią projekt, a czekają na mnie, więc...
Jestem złym człowiekiem. Elwina.